Cześć, z tej strony Deszu. A dzisiaj zagramy w nietypową gierkę. Taką, jakby to nazwać, przygodową i inteligencyjną. Gra polega na takich puzzlach, które się układa i pokonuje się przeciwników. To właśnie jest mój ekwipunek i moja postać, którą pokazałem przed chwilą, a teraz weźmiemy się za przeciwnika. Lord Mane, więc najlepiej na końcu trzeba go pokonać, a resztę potworów pokazuję teraz. Jest ich trochę, a powalczymy sobie z lodowym smokiem. Dostosowałem poziom przeciwnika do mojego oczywiście, żeby nie wyszło, i gram na poziomie trudności wysokim. Więc tak, jak widzicie, są różne kolory i skille. Ja akurat ustawione pchnięcie, boskie prawo, ogłuszenie, tratowanie, miecz cyriański, przebudzenie zmarłych i rozdarcie. Można ich użyć bardzo dobrze na przeciwnika. Przeciwnik właśnie może dostać złą korzyść z tych skillów, bo dużo na pewno mu weźmie. Najlepszym skillem według mnie jest miecz cyriański, bo od obrażeń zależy, ile ma się zapełniony żółty pasek, czyli many. Jak widzicie, czaszki służą do brania też HP i nie tylko. Żółte to już, a właśnie, zielona to jest chyba ziemia, czerwone to jest ogień, żółte to jest powietrze, a niebieskie to woda. Tak mi się zdaje, ale nie wiem już. Jak widać, jeszcze zbiera się też pieniądze na ekwipunek i tam inne rzeczy. Nie pokazałem już w tym odcinku, jak wygląda twierdza, ale tam też się rozbudowuje. Trzeba poświęcić też dużo pieniędzy, raczej złota, a po świecie też można wędrować i zarabiać. Jeżeli się zdobędzie miasta, to tam co jakiś czas dostajemy daninę w postaci złota, którą można wykorzystać właśnie na budowę zamku i ulepszenia naszych rzeczy. Gra jak dla mnie jest fajna. Podoba mi się, nie nudzę się przy niej. Nawet polecam ją, bo jest fajna. Można powalczyć fajnie. No i co by tu jeszcze? Na razie gram jak gram. Dawno nią nie grałem, ale nie było czasu, żeby w to pograć. Ale gra i tak jest fajna. Polecam szczególnie. Teraz może się wyciszę i dokończę grę.